Mariusz, w rundzie jesiennej dosyć gładko pokonaliście w Katowicach GKS, ale wszyscy mamy świadomość, że dzisiaj to jest zupełnie inny zespół. No na pewno tak. Nie wiem, czy tak gładko. No do 60 minuty można powiedzieć, że kontrolowaliśmy przebieg wydarzeń na boisku. No później 2-3 razy doszli do głosu gospodarze wtedy tego meczu. Ale no nie strzelili nam bramki. No później w 91 minucie akcja Piotra Nadejskiego już tak rozstrzygnęła o losach meczu rzut karny i Marcin Nowacki strzelił bramkę. To jest zupełnie inny teraz GKS. Oni już nie mają tych problemów, co mieli wtedy. Mieli problemy finansowe, mieli problemy organizacyjne. Teraz to już jest klub poukładany. Tam już praktycznie tylko walczą o nowe kontrakty chłopacy i na pewno też przyjadą tutaj zdeterminowani po jakieś punkty, a my zrobimy wszystko, żeby tych punktów nie zdobyli. Katowiczanie w meczu z Tyskim GKS byli bardzo bliscy zwycięstwa i zdobycia 3 punktów, to w zasadzie w tym meczu Tyszanie mieli szczęście. No można tak powiedzieć, widziałem skróty z tego meczu, można powiedzieć, że to właśnie GKS jakby prowadził grę i jeszcze nie wykorzystał rzutu karnego, więc na pewno pojechali na mecz wyjazdowy z nastawieniem na zdobycie 3 punktów. No jestem przekonany, że tutaj też tak samo przyjadą, ale my też mamy jakiś tam swój cel i zrobimy wszystko, żeby go zrealizować. A dzisiaj sympatycy Miedzi mówią, że gdybyście zagrali tak jak jesienią z GKS-em Katowice, to wasz następny rywal po prostu nie będzie miał najmniejszych szans. No można tak powiedzieć. Ja bym życzył chłopakom, bo nie będę mógł w tym meczu wystąpić, życzyłbym, żeby zagrali przynajmniej pierwsze 40 minut, tak jak meczu z Tychami, gdzie praktycznie zdominowaliśmy przeciwnika i prowadziliśmy 2-0 do przerwy. No jeżeli zagramy tak przez 90 minut, no to też jestem spokojny o wynik. Jestem przekonany, że 3 punkty zostaną w Legnicy. Siły chłopaków po meczu z Arką zregenerowane? Tak, już można powiedzieć, że wszyscy już są gotowi do grania. No są jakieś tam mikrourazy, ale jestem przekonany, że oprócz chyba Mariusza Zasady i Artura Marciniaka reszta będzie gotowa do grania. W zespole optymizm czy mega optymizm? Mega optymizm to będzie po meczu, jak zdobędziemy 3 punkty i przed kolejnym meczem ze Stomilem. A na razie z optymizm. Zdajemy sobie sprawę, że ostatni mecz nam nie wyszedł do końca tak, jakbyśmy chcieli. Teraz jest czas na zrehabilitowanie się przed własną publicznością i zrobimy wszystko, żeby te 3 punkty zostały w Legnicy.